Hej, Katarzyna Marta, Codziennie Fit i witam Was na dzisiejszym treningu Full Body Cardio. To jest takie czyste cardio, spocimy się, spalimy trochę kalorii i przede wszystkim poprawimy swoją kondycję, a to wszystko w formie piramidy. O co w tym będzie chodzić? Zobaczcie na treningu. Jeśli chcecie być na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, a do treningu będzie Wam potrzebna mata, woda i dobry humor, a całą resztą zajmę się ja. To co? Zaczynamy! No dobra, zaczynamy nasz trening standardowo od rozgrzewki, więc maszerujemy w miejscu, ręce mocno pracują, lekko napinamy brzuch, prostujemy całe ciało. Super, i jesteśmy dumni z tego, że wybraliśmy ten trening i zaraz popracujemy nad swoją kondycją, nad wydolnością, spalimy trochę kalorii, zrobimy fajne cardio w domowych warunkach. Głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech. Wydech i cały czas maszerujemy. Przechodzimy do truchtu. Ręce pracują. Super. I biegniemy w stronę tego fajnego treningu. Biegniemy do niego. Będzie naprawdę super, ponieważ wymyśliłam znowu coś innego, żebyście mogli narzekać na kolejny typ treningu. Albo go chwalić. Zobaczymy, jak Wam się spodoba. Dajcie mi proszę znać w komentarzach po fakcie, jak Wasze wrażenia. A teraz jeszcze truchtamy sobie przez 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 i krążenia ramion w przód, szeroko, mocno rozgrzewamy barki. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i do tyłu. Raz, 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 szeroko. 4, 3, 2, 1. Super. Cały czas truchtamy, ręce przód. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ręce góra. Hura, cieszymy się, że jesteśmy na tym treningu. Biegniemy sobie wzdłuż maty. W jedną, w drugą. 4, 3, 2, ostatni, super. Kierujemy się w lewą stronę. Lewa noga jest z przodu. Prawa noga z tyłu i kolano, hop, 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 hop i 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dodaj ręce i raz, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zmiana, same kolano, lecimy od razu, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dodaj ręce i raz, 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 4, 3, 2, 1, marsz. Głęboki wdech, wydech, mam nadzieję, że obudzeni, tętno trochę podwyższone, sam raz, super, zaczynamy od skipu C, dalej rozgrzewka, pięty do pośladków, na pewno znacie to ze szkoły, ręce pracują. Raz, 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 raz. Proste ciało. To, czego nie chcę widzieć. Słuchajcie, mam kamerę u Was w domu, więc wiem. Nie chcę byle czego, tylko zmęczenie już na porządku. Nie, robimy skipce ładnie. Proste ciało, pięta pośladek. Raz, 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 raz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pięknie. Stajemy sobie na skraju maty. Ręce do góry. Lewa noga do przodu, do wypadu. Ręce cały czas w górze. Trzymaj. Obie dłonie na matę. Lewa ręka do góry. Trzymaj. Ruszamy biodrami. Przód, tył. 4, 3, 2, 1. Dłonie na matę pod barkami. Noga się cofa. Deska. Trzymaj deskę. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Prawa noga przód, prawa ręka do góry. Bujamy biodrami. 4, 3, 2. Dłoń pod barkami. Deska. Trzymamy ładną deskę. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 z pozycji deski, przechodzimy od razu do niedźwiedzia, kolana nad ziemią, trzymaj, deska, niedźwiedź, deska, ostatni raz, niedźwiedź, deska i wchodzimy do góry. Głęboki wdech, wydech, zwykłe pajace, zaczynamy. Raz, 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 raz. Brzuch lekko napięty, stopy mogą być lekko na zewnątrz. Pracujemy. Ostatnie ćwiczenie w naszej rozgrzewce. Raz, 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 raz. Obróć się w prawo. Hop, 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 hop. Na środek. Lewo. Środek. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, luz. Super, łyk wody i zaczynamy nasz trening. Wytłumaczę, o co chodzi z tą piramidą i dlaczego ciągle tak pokazuję, nie wiem. Chyba po to, żeby się, wiecie, utożsamić z tym. Łyk wody. Mamy do zrobienia 3 bloki w systemie piramidy. Co to znaczy? Robimy najpierw jedno ćwiczenie, jest chwila przerwy, powtarzamy to ćwiczenie i dodajemy jeszcze jedno. Chwila przerwy, powtarzamy pierwsze ćwiczenie, drugie i dodajemy trzecie. Następnie chwila przerwy, robimy znów wszystkie 3, potem 2, odpuszczamy jedno, potem jedno i kończymy naszą piramidę. Czyli najpierw wchodzimy do góry, dodając po jednym ćwiczeniu, a potem schodzimy w dół. Jeśli kompletnie nie wiecie, co ja do Was mówię i dlaczego Wy to włączyliście, nie przejmujcie się, ja Was przez wszystko przeprowadzę. Wy w sumie nic nie musicie wiedzieć, ja będę wszystko pokazywać. 3 ćwiczenia, które będziemy robić w tym bloku. Pierwsze ćwiczenie, łatwiutkie na wprowadzenie. Ręce, hop, 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 hop. Drugie ćwiczenie, bardzo proste. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. Trzecie ćwiczenie, banalne, hop, 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 hop. Na razie zaczynamy od tego i robimy to przez 30 sekund. Uwaga, 4, 3, 2, 1, lecimy, ręce, dłoń, kolano, hop, hop. Uśmiech na twarz, ta rozgrzewka nas przygotowała. Nasz mózg już wie, co się będzie szykować. Będzie kardio. Ale damy sobie radę. Po coś te kardio wybraliśmy, mamy w tym jakiś cel. Może kondycyjny, może sylwetkowy, nieważne. Ważne, że tu jesteście i zobaczycie, że ten trening minie szybciutko. 3, 2, 1, luz. Po przerwie powtarzamy to samo przez 30 sekund, a następnie od razu przechodzimy do tego ćwiczenia. 3 skoki na boki, wyskok w górę. Uwaga! Lecimy, to samo! Hop, 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 hop. Pięknie! Nie tak źle, nie? Nie strasznie jak na początek. Oddychamy. Raz, 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 raz. Super! 10 sekund i zmieniamy ćwiczenie. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1, lecimy. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy, góra. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Widzicie, nie było tak strasznie. Oddychamy, ręce pracują. 3, 2, 1, luz. Powtarzamy to ostatni raz przed długą przerwą. Tylko, że po tym ćwiczeniu zrobimy jeszcze wyskok do deski, powrót i 2 pajace. Zaczynamy od kolan. Lecimy. 30 sekund kolan, co to jest? Nic. Po tym bloku, po tych 3 ćwiczeniach mamy długą przerwę. Będzie czas na wodę,
i na odpoczynek. Raz, 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 raz. Uśmiech, po co się wybraliście ten trening? Uwaga, 5, 3, 2. Zmieniamy ćwiczenie przez skok w bok. Lecimy, raz, dwa, trzy, góra. Oddychaj. Ręce pracują. Uspokój oddech. Łatwo powiedzieć, jak uspokoić oddech. Głęboki wdech, wydech. Ostatnie sekundy i przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Będziemy wyskakiwać do deski i robić dwa pajace. Uwaga, lecimy, wyskok do deski, wróć, dwa pajace. Znowu. Super. Za 20 sekund masz przerwę. Pracujemy. I wyskok. Ekstra, jeszcze 6. 4, 3, 2, 1. Brawo. Wspięliśmy się na sam szczyt naszej piramidy. Teraz musimy z niej zejść. Więc najpierw powtórzymy te 3 ćwiczenia. Potem pozbędziemy się tego ćwiczenia. Potem pozbędziemy się tego ćwiczenia. I na koniec zrobimy tylko przejście do deski z pajacami, ale najpierw weźcie łyk wody. Super. Oddychamy. Odpoczywamy. Głęboki wdech. Wydech. Przypominam, zaczynamy od tego i robimy to ostatni raz. Najpierw wszystkie 3 ćwiczenia naraz. Uwaga. Za 7 sekund lecimy. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Hop, 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 hop. Żegnamy się z tym ćwiczeniem. Papa kolana. Nie wracamy dzisiaj do was. Super wam idzie, ekstra. Jak już wiesz, co cię czeka, to nie jest tak źle. Raz, 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 raz. Uwaga, za 5 sekund zmieniamy ćwiczenie. 3, 2, 1. Lecimy. Bok, bok, bok i skoczek. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, robimy dosłownie skok w bok. Jakkolwiek to brzmi. Mam nadzieję, że to jedyny skok w bok w waszym życiu. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy. No chyba, że w Simsach. W Simsach się nie liczy, słuchajcie. Ja robię takie głupie rodziny w Simsach. Trzy, dwa, jeden. Skok do deski. Lecimy i pajac. Na przykład kiedyś zaprosiłam wszystkich sąsiadów z całego miasta i zamknęłam ich u siebie w domu. I musieli tam mieszkać. Kiedyś zrobię jeszcze live'a z Simsów, jak gram na moim drugim kanale. A na razie się skupiamy, bo jeszcze 7 sekund. 4, 3, 2, 1, luz. Teraz skok w bok, potem przejście do deski i pajace. Już nie robimy kolan. Uwaga. Lecimy. Raz, dwa, trzy, góra. Pięknie. I w rytmie też ostatni raz robimy skok w bok. Hop. Dziesięć sekund i już nie wracamy do tego ćwiczenia dzisiaj. Lecisz. W rytmie. Uwaga. Zmiana ćwiczenia, lecimy. Deska, pajac, dwa razy. Deska, pajac. Deska, pajac. Przepięknie, 15 sekund. I przerwa. Ostatnie sekundy. Luz.
Ostatni raz. Kończymy ten blok. Przesiew deski pajata, 30 sekund, długa przerwa. Zasłużyliście na nią. Uwaga. Lecimy. 30 sekund pracy. Wyskok do deski. Powrót. Dwa pajace. Możesz zwolnić, ale staraj się cały czas działać. Jeszcze tylko 10 sekund. Oddychaj. Wydech. Mocno, mocno, mocno. Wierzę w ciebie. 3, 2, 1. Luz. Ekstra. Przerwa. Łyk wody. Przechodzimy do bloku drugiego. Dzisiaj mamy 3 bloki do zrobienia. Czujemy, jak tętno powoli spada. Głęboki wdech. Wydech. A ja pokażę kolejne ćwiczenie. Pierwsze z nich. Nożyce. Lekko zgięte nogi, w kolanach przeskakujemy. Drugie ćwiczenie. Unik. Hop. Hop. Trzecie ćwiczenie. Zamienimy się w biegaczy. I z tej pozycji wyskok w górę. Wracamy, zmiana nogi. Hop. Ok? Super. Zaczynamy za 10 sekund. Tylko nożyce. Nic więcej. Wiedzieliście, co powiem, prawda? 3, 2, 1. Lecimy. Lekko zgięte nogi w kolanach. Wyprostowane ciało. Brzuch lekko napięty. Ręce pracują. Oddychaj. Pięknie. Jeśli ci się dłuży, skacz w bok i w drugi bok. W bok i w drugi bok. Jeszcze 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Dodajemy teraz unik. Nic więcej. Uwaga, nożyce, lecimy. Tum, 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 tum. Można do tyłu, do boku, do przodu, do boku maty. Jedna, druga, super. Jeszcze 15 sekund. Wyrzuć dłonie przed siebie. Raz, 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 raz. Dodamy sobie mocy. 4, 3, 2, 1. Zmiana ćwiczenia, unik. Hop, hop. Pochylamy się. Chcemy przejść tajemnym przejściem. Tu jest tajemne przejście, hop. Musimy się pochylić, bo inaczej dostaniemy w łeb. Hop, pochyl się mocno. Hop, pośladki do tyłu. Pięknie. 8 sekund. Jeszcze troszkę. Uśmiechamy się teraz. 4, 3, 2, luz. Dodajemy teraz ten wyskok ze startu, ale najpierw zaczynamy od nożyc. Potem czeka nas długa przerwa. Lecimy, nożyce. Pięknie. Uśmiechnij się, ponad połowa treningu za tobą. Przywijesz tą piramidę, potem została ci ostatnia i koniec. Wyszarpaliście dzisiaj 35 minut czasu dla siebie, więc wykorzystajmy go dobrze. 4, 3, 2, 1. Tajemne przejście, unik. Hop, 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 hop. Mocny wyprost, wydech na górze. Pochylamy się. Cofamy pośladek. Mocno. 10 sekund jeszcze. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pozycja startu. Lecimy. Góra. Hop. Druga noga. Hop. Zmiana nogi.
Widzicie, co ja zrobiłam? Macie te pół sekundy więcej na przerwę w trakcie zmiany nogi. Uważamy na kolana. Nie obijamy ich o matę. Mocno wybijamy się do góry. Jeszcze 6 sekund. 4, 3, 2, 1. Luz. Woda. Jesteśmy na szczycie piramidy. Będziemy z niej teraz schodzić. Czyli wracamy. Nożyce. Unik. Start. To robimy teraz. Potem będziemy ucinać kolejne ćwiczenia. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Ostatni raz zrobimy nożyce. Jeśli się nie chce, pomyśl o tym. Ostatni raz. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Dlatego te nożyce mają być najlepszymi nożycami w waszej piramidzie. Raz, 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 raz. Ostatnie 10 sekund. Super. 5, 4, 3, 2, 1. Unik. Słuchajcie, tajemne przejście. I unik. Hop. Hop. Jesteśmy tacy zaskoczeni na górze. Zobaczcie. Chcę, żebyście się na maksa wyprostowali na górze, żeby nie robić tego cały czas w takim zgięciu. Hop. Tylko ładne plecy proste na górze. Hop. Hop. Jeszcze 5 sekund. 4, 3, 2, starty. Lecimy od razu. Wiem, że to ćwiczenie jest ciężkie. Ta zmiana nóg, wyskoki. Kto to w ogóle wymyślił? Ale to są ćwiczenia, które pomogą też trochę jakby stworzyć wyzwanie dla waszego ciała. Zrobić coś nowego. 3, 2, 1, luz. Ucinamy nożyce. Nie ma ich. Zostaje sam unik i start. Uwaga. 4, 3, 2, lecimy. Jeśli zastanawiasz się, czy ci się chce, daję znać. Jeszcze około 12 minut treningu i koniec. Już z rozciąganiem. 12 minut. Wyobraźcie sobie całą swoją dobę. 12 minut to jest nic. Naprawdę można to wytrzymać. Jeszcze. I hura na górze. Hop. 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 Lecimy, starty. Raz jedna. Raz druga noga. Delikatnie odkładamy kolanka. Mamy tylko dwie sztuki, więc warto o nie dbać. Pięknie. 10 sekund. Cudownie. Za 40 sekund masz przerwę całkowitą. 3, 2, 1. Plus. Ostatni raz. Same starty. Zejdziemy już na dół. Potem długa przerwa i ostatnia piramida. 4, 3, 2. Lecimy. 30 sekund pracy. To jest nic. W 30 sekund mój kot sznurek miał 30 razy, jak jest głodny. Jest to bardzo irytujące. Taka ciekawostka. 15 sekund. Hop. Na skoku prostujemy się ładnie. 8, 7, 6, 5. Walcz do końca. 4, 3, 2. Luz. Przerwa. Ostatnia piramida przed nami. Jak się czujecie? Mi to strasznie szybko leci. A chciałabym tylko wspomnieć, że to wy prosiliście o trening piramidy. Trochę inny, ale stwierdziłam, że trochę go zrobię z twistem, żeby nam się nie nudziło na kanale.
Na kanale mam ponad 200 treningów, więc muszę coś zmieniać, wiecie, żebyście się nie nudzili, żebyście wracali, żebyście byli zmotywowani. Bardzo to doceniam. Pamiętajcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, żeby zasubskrybować kanał, będzie mi bardzo miło. A teraz tłumaczę Wam trzeci i ostatni blok. Ostatnia piramida przed nami. Pierwsze ćwiczenie. Desce, góra, dół. Ok? Tylko tyle. Powiem Wam resztę później. Zaczynamy za 10 sekund. 30 sekund pracy i przerwa. 5, 4, 3, 2, 1. Lecimy. Zejdź do deski. I teraz. Góra biodra, dół. Góra, dół. Spokojna, powolna praca. Skup się teraz na tym, żeby mocno trzymać brzuchem. On tutaj mocno pracuje. I nie przyspieszaj tempa. Na to będzie czas. Raz i dwa. W rytmie, powoli, spokojnie. Luz. 15 sekund przerwy. Powtarzamy to samo ćwiczenie. A następnie dodajemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Usiądź. Raz, dwa, trzy, cztery. Usiądź. Uwaga, zaczynamy od deski. Lecimy. To twoja ostatnia piramida. Góra. Spokojnie, w rytmie to robimy. Nie śpiesz się nigdzie. Jeszcze troszkę. Raz, 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 raz. Pięknie, trzymamy brzuchem. Jeszcze troszkę. Trzy, dwa, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery i obniżamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, obniż. Pięknie. Obniżamy się tak, jakbyśmy chcieli usiąść w tej dziwnej pozycji. Wyobraźcie sobie, że stoicie i próbujcie usiąść. Zmiana perspektywy jest dobra. Luz. Powtarzamy ćwiczenie 1, ćwiczenie 2 i ćwiczenie numer 3. Z pozycji leżącej wstajemy do góry. Uwaga. Lecimy. Deska i bioderka. Góra. 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 Super. Wspinamy się na szczyt naszej piramidy. Za minutę będzie po wszystkim. Będzie długa przerwa. Zawsze jak są takie ciężkie momenty, sobie myślę, minuta co to jest? 4, 3, 2, 1. Przechodzimy. Cztery kolana i siadamy. Raz, dwa, trzy, cztery i siadaj. Oddychamy. Pięknie. Biegniemy prosto do przerwy, słuchajcie. 7 minut już ze schudzaniem do końca treningu. Bardzo mało czasu. Uwaga. Przechodzimy sobie na plecy. I z pozycji na plecach turlamy się do góry. Skok. Wracasz. Turlasz się. Góra. Hop. Raz na jednej, raz na drugiej ręce się opieramy. I jeszcze troszkę rytmicznie. Ostatnie 8 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa, długa przerwa. Jesteśmy na szczycie ostatniej piramidy. Udało się. Tąpnijcie sobie nogą, machnijcie flagą, tak jak się robi na szczytach. Tak przynajmniej było na filmach. Ja sobie otrę pot. Wy też możecie. Przecież ze szczytu trzeba zejść z klasą, nie? Przypominam. Wszystkie trzy ruchy robimy. Potem ucinamy. Za kilka minut będzie po wszystkim. Więc proszę się przyłożyć teraz. Kopnąć samemu siebie w tyłek. Prezentuję.
Mam dwa kopy na szczęście. Kładziemy się na desce. Patrzcie, co ja robię. Za 7 sekund zaczynamy. Ostatni raz będziemy unosić bioderka. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Ostatnie 30 sekund tego ćwiczenia i koniec. Ja lubię sobie robić checklisty ogólnie w życiu. Zresztą jak oglądacie vlogi, to wiecie, lubię mieć organizację on point. I na treningu też sobie robię checklisty. Jeszcze 10 sekund i odhaczę sobie to ćwiczenie. 4, 3, 2, 1. Odhaczone, nie wracamy do niego. Przechodzimy do kolan. Raz, dwa, trzy, cztery i siadamy. Pięknie. Rób to w swoim rytmie. Oddychaj. Super. Schodzimy z piramidy. Jako zwycięzcy. Pamiętacie ten filmik? Jestem zwycięzcą? Jesteście zwycięzcami. Uwaga. Plecy. Turasz się i lecisz. Pięknie. Hop, super. Pokażcie mi, jak się kończy trening. Trzymamy intensywność. Jeśli chcesz, możesz przejść do wersji bez podpierania rękoma. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Obracamy się. Kolanka. 4, 3, 2. Lecimy ostatni raz. I odhaczymy je na naszej checkliście. Dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie, jeszcze 15 sekund i odhaczone. Super. Ostatnie 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Przechodź na plecy. Odhaczone. Turlamy się. Minuta do końca. 18 sekund, potem przerwa. 30 sekund i koniec. Teraz się nie poddajemy. Jeśli chcesz, rób wolno, ale rób. Jeśli masz siły, to jest ten moment, że przyspieszyć. 3, 2, 1. Luz. Na plecy. Ostatnie 30 sekund przed nami. Chcę pełną prędkość. 4, 3, 2, 1. Lecimy. Pięknie. Dawaj, dawaj, dawaj do końca. Zobacz, jak szybko ten trening zleciał. Schodzimy z piramidy. Z chorągiewkami. Machając do fanów. Jeszcze 8 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Skok na koniec. Brawo. Łyk wody. I się szybko schudzimy. Siadamy. Było fajnie, ale się skończyło. Kładziemy się na plecach. Prawa noga na lewą. Lewą pod kolanem chwytamy. Rozciągamy trochę poślad. Pośladek nogi na górze powinien się rozciągać. Jeśli nie czujemy, możemy trochę bliżej przytulić jeszcze tą nogę. Głęboki wdech. Wydech, wdech, wydech, druga strona, głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, zamknij oczy sobie, wydech. Odłóż nogi na matę, zrelaksuj się chwilę,
Głęboki wdech. Wydech. Prawa noga do góry prosta. Łapiemy pod kolanem. Przyciągamy do siebie. Pięta skierowana do sufitu. Jeśli mamy możliwość, chwytamy się za stopę. Jeśli nie, łapiemy się z tyłu. Przyciągamy prostą nogę na tyle, na ile możemy. Druga strona. Jeśli chcesz, możesz po tym treningu wykonać dodatkowe rozciąganie. Znajdzie się na moim kanale. Jest kilka takich setów po 10 minut, 15, 20, 30. Dla każdego się coś znajdzie. Super. Powoli siadamy. Przechodzimy do klęku podpartego. Z klęku lewa noga do przodu do wypadu. Prawą nogę chwytamy za stopę, przyciągamy do pośladka. Super. Rozciągamy przód uda. Oddychamy spokojnie. Pięknie. Druga strona. Uśmiech, dobra robota, naprawdę dobra robota. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam się podoba ta forma treningu. Jestem pewna, że publiczność będzie podzielona. Ale może znajdą się takie świrki jak ja. Głęboki wdech, wydech. Stań na obu nogach, pochyl się do przodu, zrób skłon. Głęboki wdech, na wydechu do góry. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie koniecznie kciuka w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A jeśli chcecie mieć dostęp do kameralnych live'ów i dodatkowych materiałów, to możecie też wesprzeć kanał, klikając przycisk pod filmem. Do zobaczenia, potreningowa piątka. Pa!